Jest dzisiaj Rafał Jackiewicz z nami. Siema. Dzień dobry. Ależ ciężki dzień dzisiaj, co? No ciężki, powiem ci, ja od 8 rano na planie filmowym fajnego serialu, nie mogę powiedzieć jakiego. Czyli o 6 musiałeś wstać? Wiesz co, nie, no tam o 7 powiedzmy, ale od 8 jestem na planie, generalnie byłem do przed 8, do wpół do 8. Jeszcze jedną mi kurna mój akumulator w moim, nie moim samochodzie. Musiałem jeszcze odpalać, także ledwo się wrobiłem na konferencję, ale pędziłem do ciebie specjalnie. Plan? Dobrze, okej, okay. Dziękuję. A plan filmowy czego? Co kręcicie? Zdradźcie jakieś kulisy. Kibicowskie ustawki, miałem scenę, gdzie leżałem, wstałem i później mnie zanieśli i grałem to 2 dni. I raz nawet nie trafiłem sierpem, ale raz złapałem gościa. Nie żartuję. Tak, było fajnie. Umiejętności pięściarskie też tam są potrzebne w tym co grasz w filmie? Nie, serio, ja nie żartuję, zagrałem chwilę, to zajęło mi to 24 godziny, ale było, co prawda moja powtórka nie zajmowała dużo czasu, ale innych tak. Gdzieś tam musiałem być, gdzieś tam byłem w tle. To takie, dla mnie to taka zabawa, gdzieś tam być. Ktoś po prostu potrzebował człowieka słupa tak zwanego i po prostu pojechałem i gdzieś tam spędziłem te 2 dni po 12 godzin, ale generalnie było fajnie. Ale wielu było takich, powiedzmy, aktorów, naturszczyków, którzy zaczynali jako statyści, później gdzieś rola kolejna, jakaś fraza, zdanie, coś wypowiedziane, a na końcu, kurde, wielki film. Wiesz co, tam komuś tam dałem moją książkę do przeczytania i ktoś był bardzo zaciekawiony i wiesz, no zobaczymy, co może coś z tego wyjdzie, a jak wiesz, moja książka jest dobrym materiałem na film i jeżeli ktoś się zdecyduje, to nie pożałuje, bo to będzie film sztos. Musisz znaleźć scenarzystę, który gdzieś to przełoży na, jakby to powiedzieć, na scenariusz filmowy. Tak, tak. No właśnie, wiesz co, jeżeli ktoś się nie znajdzie, na przykład teraz, w najbliższym czasie, że ktoś by na przykład chciał to zrobić, no to jest taki gdzieś tam pomysł, żebyśmy właśnie z moim, można powiedzieć, jednym z pisarzy, z Arturem Łukaszewskim, rozmawialiśmy o tym, żeby właśnie napisać scenariusz. Czy on zrobi to, czy komuś to zlecimy? Jeszcze nie wiem, ale taki pomysł gdzieś był. Jakie byłoby przesłanie takiego filmu Życie Rafała Jackiewicza i co konkretnie, jakie wzorce albo ewentualnie co chciałbyś tym młodym ludziom przekazać? Ja zakładam, że widzowie nie musieliby być tylko młodzi. Tytuł by brzmiał Od zera do jebfajtera. To znamy twój produkt, który nie, reklamujesz? Nie, tak szczerze, tak naprawdę to jest film, który tak naprawdę by pokazał życie lat 90. To, co człowiek akurat w tym momencie ja przeszedłem i to jest wszystko na faktach, żeby się nie poddawać, żeby dalej robić swoje, żeby iść w stronę marzeń, że pomimo, że słyszysz, że nie dasz rady, że jak ty, co ty zrobisz, co ty chcesz się napierdać, chcesz z tego żyć naprawdę? No jednak można i pomimo wszystkich przeciwności, które jak wiesz, no typu nie wiem, nóż w serce, porwanie, pistolet przy głowie, wiesz, dowiedzieć się, że trzeba było uciekać, bo chcieć się zastrzelić, no wiesz, a jednak dalej człowiek robił swoje, odstawił imprezy, dyskoteki, zabawy, gdzieś tam kolegów, poszedłem w sport. Hazard. Nie, wiesz, tam hazard, tam takie... Nie, żartuję. Tam, znaczy nie, wiesz, akurat, wiesz, tam to hazard, to wiesz, kiedyś były takie, wiesz, gry, maszyny, wiesz, jednoręki, wiesz, ten owocki się kręciły. Toż jak człowiek dochodzi do tego momentu, że nie żeby wygrać, tylko żeby się kręciło, no to faktycznie to już trzeba z tym skończyć. Ale nie, to jest, wiesz, to tak naprawdę... Czy ktoś coś z tego wyciągnie z tego filmu i można było to pociąć właśnie pod motywację, po to, żeby się nie podawać, dobra, robić swoje. Ja jako cham prosty z podkołbieskie remis i to dosłownie. Wyszedłem gdzieś tam do walki o mistrza świata, mistrza Europy, walczyłem, zdobyłem 3-krotnie, zapisałem się w historię polskiego boksu. Można to zrobić, mieszkając na małej wiosce i terroryzując okoliczne wioski, pozdrawiam Sówczyn, koło Bielgatka, zamienię wszystkie resztę. Sorry, chamy, że na was musiałem ćwiczyć, ale to wyście chcieli mnie bić. Tak często bywało tak, na tych wichurach. Tak, ale generalnie można było gdzieś z tego motywację wyciągnąć, a tak po prostu to naprawdę ciekawa historia lat 90. chłopaka, prostego chama, który gdzieś doszedł, można powiedzieć, no pod sam szczyt, bo walczył o mistrza świata IBF. Ty czujesz takie powołanie, że chciałbyś przekazać jakieś fajne wzorce? Masz osobowość trochę skomplikowaną, bo często zamieniasz w żart, a ludzie nie do końca jakby rozumieją. I to prawda. I ja wiem, bo to jest zawsze w niewłaściwym momencie rzucasz te żarty. One są... W sposób, tak, a to tak, jest prawdziwe, tak. Tak, ale... Rzeczy typu, jechałem kurwa umrzeć. Serio, jechałem umrzeć do szpitala. Odejdziemy od meritum. Czy czujesz, że mógłbyś przekazać coś takiego fajnego, żeby ludzie się coś nauczyli z tego, z twoich błędów, zwycięstw też, bo to też jest istotne, bo my zawsze, zazwyczaj, powiedzmy, kojarzymy wszystko tylko z błędami, ale mówię z takich zwycięstw,
zwycięstw, które miałeś, tak jak powiedziałeś, Mistrzostwo Europy, walka, KSW cię zaprosiło do walki, co też nie jest zbyt częste, jeśli chodzi o, powiedzmy, kickbokserów, pięściarzy. Wcześniej tego nie było, teraz dopiero gdzieś to się pojawiło, tak? Więc powiem ci, że nie czuję jakiejś takiej misji, że nie czuję misji, że musiałbym komuś coś przekazać, coś nauczyć. Jeżeli ktoś wyciągnie wnioski i nie popełni moich błędów, no to zrobi to prawdopodobnie sam. Nie czuję też, żebym jakoś musiał, nie wiem, odrobić moje grzechy z lat młodzieńczych. Ja po prostu dzisiaj jestem, wiesz, sobą, normalnym człowiekiem, który gdzieś tam... Ale nikogo nie zabiłeś, nikogo nie okradłeś, więc grzechy są takie ludzkie, czysto. Nikogo nie okradłem. Okej. Okay. Ty, to... dobry. Nie, raz mi się, raz z kolegą, z Grześkiem... Ktoś żeśmy... bez grzechu niech rzuci kamieniem. Nie być, bo tu kurwa napierdali cegłówkami. Znaczy rzucali. Nie, no ty nie ukradłeś. Nie, ale nie. To jak coś ukradłem, to znaczy, że to po prostu no, taki był czas, że no, coś ukradłem. Ale dobra, nie rozmawiam o takich rzeczach. Dobra, co mówiłeś? Nic nie ukradłem, no, zostajemy na tym. Okradłeś, jak to mówią, bank, jak to, mówi, to jakiś tam bank kiedyś, tak, wiesz. No. Nie, to się mówi ten, zagarnić kogoś mienia na chwilę, jak to jest wypożyczenie? Nie, to jest chwilowa rekwizycja, no nie wiem, jak to nazwać. Dobra, niech tak będzie. Więc co, jest to przesłanie? Nie jest to przesłanie, jest to chęć tego, żeby zrobić taki film. Dla mnie to jest chęć, żebym na tym mógł skorzystać i finansowo, i gdzieś tam wizerunkowo, dlatego że to jest bardzo fajna historia. Czy tak można to pociągnąć? Tak, jakbym takim był filozofem, to gdzieś to bym mógł pociągnąć, że tak mówię, sprostują chłopaka z Hama spod kobiecej remizy dosłownie, jakim byłem. Doszedłem gdzieś tam na salony o walki o Mistrzostwo Świata, tak właśnie, żeśmy nazywali Mistrz Europy i tak dalej. Tak, można było taką motywację pociągnąć, że walczcie o swoje marzenia, róbcie, nie patrząc na innych, to co mówią, to co się dzieje, tak, można było to pociągnąć. To jakbyś porównał swoją historię do siedzącego tam Artura Binkowskiego, są jakieś analogie, są jakieś punkty podobne, gdzieś powiedzmy to wszystko? Też wiem, że borykałeś się z różnego rodzaju demonami, problemami. Tak, wiesz co, tylko że no, ja się borykałem tak naprawdę w ostatnich 2 latach, tak? A kiedyś to była zabawa, kiedyś to gdzieś tam było, wiesz, młodzieńcze lata, takie jak każdy z nas gdzieś tam przeżywał, ja akurat bardziej intensywnie przeżywałem te młodzieńcze lata. Potem było 18 lat prawie małżeństwo, także gdzieś tam to wszystko odstawione, tylko sport, tylko życie, rodzina i tak dalej. Teraz ostatnie 2 lata gdzieś tam takie większe mam problemy. Ja jestem jednak gdzieś tam na innym pułapie, jeżeli chodzi o życie, bo Artur gdzieś tam... Pogubił się w tym wszystkim, miał dobre papiery, był olimpijczykiem, grał w filmach, gdzieś tam walczył. Miał wszystko miał w ręku. Wszystko, tak, miał wszystko w swoich rękach, w głowie, gdzieś tam przy ten moment, gdzie gdzieś to poszło wszystko nie w tą stronę, dzisiaj no gdzieś tam się odnajduje, to jest zajebisty gość, kurde, każdy go kocha, wiadomo, ja go uwielbiam i oczywiście mu życzę jak najlepiej, ale Artur jeszcze gdzieś tam nie wyszedł gdzieś na tą prostą, można powiedzieć. Gdzieś tam policja chyba wygrzebuje dopiero. Dzisiaj wyglądał w dobrej formie. Czysta koszula, ubrany, elegancko wyglądający facet. Gdzieś... Martwiący się o to, co ja o sobie mówię, że mówię coś o sobie źle. Tak, fajnie, wszystko fajnie, tylko mówię, to jeszcze jednak nie jest ten moment, gdzie można powiedzieć, że Artur gdzieś tam wyszedł na prostą, bo on gdzieś tam powoli to robi i jeżeli oczywiście będzie chciał i będzie wytrwale to robił, to wyjdzie. Jeżeli gdzieś tam się podda, no to niestety będzie ciężko. I nim, i tobą ludzie się interesują. Co jest tego powodem tak naprawdę? To, że te kłopoty za wami stojące, to wszystko zmaganie się z życiem? Nie, kurwa, jesteśmy pojebani, kurwa, no wiesz, a świat lubi pojebanych. Tylko ja jestem normalny. Myślisz, że ja to podobno nie myślę. Myślisz, ja podobno nie myślę. A zagadka, pamiętasz co? Masz w głowie mózgrady? Szybko powiedz, masz w głowie mózgrady? Odpowiedz. Taka, no właśnie, bo pozdychały. Kurwa, stary numer z poproszaka. Dobra, nie rozumiem tego, ale dobra. Jedźmy dalej. Nie mają co jeść, pozdychały, no. Nie ma mózgu. Dobra. To jest za to, co mi przyjebałeś wcześniej, bo włączyła kamera, ale oni tego nie widzieli, to masz za to, ty. Dobra, to wiem. Przepraszam, no. wiesz, ja też. Dobra, jestem normalnym człowiekiem. Ja nie. Słuchaj, cicho, nie śmiej się z tą kamerą, ja dźwigam, bo cię zaraz Jesteśmy na gali MMA VIP, masz Andrzeja Żuroma, którego prowadziłeś, trenowałeś. Nie. 3 treningów nie można nazwać prowadzeniem. To jest mój kolega, ja mu też zawsze pomogę. Też sobie trenowaliśmy razem w Murza Szikelele. Czasami... Ale to, co
albo w Murzacji, która zostaje tak, w Murzacji. Ale ja żartowałem, tu ja bar zamykałem, a nie Andrzej. Andrzej spał już o tej godzinie, kiedy ja kurde wracałem i kiedy trzy razy kogut zapiał, Andrzej wstawał, ja dopiero się kładłem spać. Dostaniesz tu walkę w MMA VIP? No ja walczę. Tak? No kurwa, z Kiwiorem, nie przekinaj. Z Kiwiorem? To ci ogłosili oni to? No kurwa, no, ty, ja wyczułem 560 trudnie ty. No ja mam walkę z Damianem. Wziąłem rewanż sobie, ponieważ rok temu wziąłem walkę z nim po jednym treningu. No, pamiętam. To no właśnie. Mówisz o tej walce Babilona. Nie, u Babilona, tak. Tak, w czwartek wziąłem walkę. O co poddałeś? Trening. Kurwa, ty boksujesz czy ja? Tyle ciosów. Nie poddałem. Tą wygrałem, wygrał Damian na punkty. Tak, a to no. To. A, nieprzygotowany. Nieprzygotowany praca. Kompletnie. Odwróć się. Zmęczony. Nie, bo myślałem o... Najebany to do domu. To druga rzecz. I jeszcze myślałem o tej walce Wełku. I kurwa, to też wygrał. Nie było też Wełku. I to też nie było z nim. Ja, to nie było Wełku. Walkę podałem, kurde, u tego, z tym, z Kevinem Gruchałą. Nie chce mi się, nie mam siły. To co w tym, co? W klubie w Warszawie? Nie, w klubie to ja wtedy wygrałem. A moim zdaniem wtedy, to wtedy się poddałeś. No tak, jakbyś wypił tyle, co ja, to też byś się poddał. No właśnie. Ale dobra. To był ten, nie ten klub. Dzisiaj ogłosili tą walkę? Nie, godzinę temu. Ja nie wiem, bo ja tego nie widziałem. Ja nie widziałem, że ogłaszali. Znaczy wiesz, nie ty, cośmy ogłosili oficjalnie, tylko po prostu była rozmowa, że Darek tak, że walczymy tak. Trzy razy trzy minuty w boksie, na zasadzie boksu, w małych rękawicach, w sensie bokserskich. Czemu małe rękawice? Czemu nie chcecie dużych rękawic? Znaczy małe bokserskie ósemki. A, ósemki tak, małe, okej, okej, okej. Tak, bo to wiesz co, nie będziemy sam głów rozwalali, wiesz, w rękawicach do MMA. No, bo myślałem, że czwórki, bo to są nie, czwórki, nie, tak? Nie, ósemki bokserskie. Wadzemy się do 80 kg, się dogadamy, żeby stoczyć ten pojedynek, dlatego że ja ważę 75, Damian waży 82-3. Ile rund ma to być ogólnie? 3 razy 3 minuty, tak, to ma być taka typowa napierdalanka, stoimy się, napierdalamy. Tu nie będzie zabawy, tu nie będzie gdzieś, wiesz, kalkulacji, bo to jest tylko 3 razy 3 minuty, także tu nie ma czasu. Także jeden i drugi będzie chciał pokazać swoje, a ja tak powiedziałem, ja wszystkim udowodnię w koło, że zobaczycie, że jeb jeszcze jest tutaj na tym świecie. A podpisaliście już kontrakty na tą walkę? Nie, ale mamy dogadane. Jestem człowiekiem, który wystarczy, że mi powiesz i ja powiem i moje słowo jest warte tyle, co bym podpisał. A jeśli chodzi o tą stronę filmową, gdzie dzisiaj brałeś udział, też liczysz na to, że może coś się uda też tam gdzieś poukładać? Nie, wiesz co, to tak ja mówię, to tam byłem statystą, epizod po prostu było, akurat brakowało jednego, trzeba było kogoś, wiesz, dobrać, kolega zadzwonił, Meksiko pozdrawiam, i po prostu sobie byłem dwa dni tam, wiesz, no wiadomo, tam jakieś tam pieniądze zarobiłem, byłem, pogadałem z chłopakami, powodziliśmy się, troszeczkę spędziłem czasu, co prawda śmierdzę, kurna, zaś, jak walnij spod skrzydła, nie? A co myślisz, to od ciebie? Nie, to jade mnie tak jebie. Niesamowity gość. Jadwiga, jak się patrzy na mnie, to się poci, kurwa. Spoko, jestem zajęty, już nie dzisiaj. A mówię, trzeba było korzystać. Słuchaj, przejdźmy do tematu. Myślisz, że organizacja po tym powrocie, bo byłeś wcześniej na galach MMA VIP, często uczestniczyłeś, widziałeś, ile tu problemów też było, chociażby w tym czasie covidowym, tak? Ukrywanie się gdzieś, nie wiadomo, gdzieś odpalą się, nie odpalą, coś się wydarzy. Pseudo pandemii, kurwa, jebać szczepionki, kurwa. Przejdziemy. I was, kurwy, wrócimy do tego się zamykali, kurna, przed, kurna, ludźmi, kurwa, chorymi, kurwa, w szpitalach, kurwa. Ach, dobra, mów, dobra. No dobrze, a jak myślisz, że organizacja ma szansę? Tak, myślę, że tak, ten skład, który dzisiaj był? Znaczy wiesz, to wiesz, to parę osób było, tak, to przecież nie byli wszyscy, tak, to jeszcze, wiesz, do września jeszcze będzie. Proszę, teraz tak, co mi tu chodzisz, nie chodź mi tu. Pamiętasz to, nie? A wiesz, ale wiesz, Artur nie wie tego, ale słuchaj, słyszysz? Ale Artur nie wie tego, że ten facet, który wtedy to okładał, to w ogóle był emerytowany policjant. No to dobrze, ja to się że potem dowiedziałem. Ej, to ci powiem tak, to dobrze, że kurde nie wiedział tego. Tak? Tak. Okej. Okay. Nie wiem, jak to by się skończyło, ale okej. Okay. Słuchaj, w takim razie tak. Liczymy na to, że walka z Kiwiorem dojdzie w końcu do skutku. Ale nie, ale to jest, to już jest ustalone, to już my jesteśmy dogadani, także na pewno. Ja tego nie słyszałem dzisiaj, dlatego wybacz. Ty, kurwa, co ty dzisiaj słyszałeś, powiedz? Wpuścili nas tylko na korytarz. Nie, wpuścili nas na korytarz. Lata z odupami, tym wzrokiem, wiesz, kurna, jak dziki Zeppelin. Ty patrz. Gdzie ty tu widziałeś? Ja widziałem przecież. Znasz ten ej, dowcip? Słuchaj, nie ja. Znasz ten dowcip? Nie znam tego dowcipu. Ale to będziesz go mógł opowiadać jako swój. Dobra. Szedł. A, zajebiste! Szedł.
Przed... Jednym nie ma akcentem. Ty, dziewczyna mnie czeka. Przed skunk z drogą. No. Obcięli mu dupę. Oglądnął się, obcięli mu głowę. Jaki z tego morał? A to miał być kurwa dowcip, a nie zagadka. Nie, no to dobra, dam ci lepsze. Nie, nie, ale wiesz, jaki z tego morał? No. Nie oglądaj się za dupami, bo stracisz głowę. Nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś przyjebie. A co to za zagadka? Zielony wisi za oknem. Czerwony beret. I tym jednym akcentem żegnam was, mili widzowie, ponieważ lecę do mojej wywiad. Najbardziej porąbany rozmówca i wywiad. Myślałem, że Artur Binkowski... Jestem tu normalny, kurwa, to jest... Ja z Arturem normalną rozmowę miałem. Jest tak, wchodzę gdzieś i mówię tak, o Jezu. Ja mówię, kurde, nie Jezu, tylko pani władca tego świata. Miło było cię spotkać, musisz razem odrobić lekcję i kurna patrzeć, kto walczy z kim, kto z kim i kiedy i jak.